Ciobelli to jest risotto z najdroższą przyprawą na świecie. Dzisiaj Wam pokażę, jak przygotować risotto krok po kroku, dlaczego szafran jest najdroższą przyprawą na świecie, jaki ryż wybrać do przygotowania tego dania. Ja jestem Matteo Brunetti i witajcie w Mangia Mangia. Po pierwsze zacznę od szalotki, ponieważ jest bardziej delikatna niż cebula. Kroję ją na pół, szczekam bardzo drobno, tak aby największy kawałek szalotki był tak jak ziarenko ryżu. Teraz najdroższa przyprawa na świecie, czyli szafran. Olbrzymia cena tej przyprawy pochodzi z faktu, że aby zebrać 1 kilo szafranu, jest potrzebne całe jedno boisko piłkarskie kwiatów szafranów. Po pierwsze, można ją zbierać tylko ręcznie. Po drugie, zbierają się tylko słupki kwiatowe. I po trzecie, te słupki są potem wysuszone. Czyli aby zrobić jedno tylko kilo, to aż tyle kwiatów jest potrzebnych. Są różne jakości szafranu, a ta najcenniejsza jest ta, gdzie słupek kwiatowy jest w całości. Tak jak tutaj widzicie. Wracając do przygotowania dania, no to biorę szklankę wody, wrzucam do niej szafran, mieszam i możemy od razu zauważyć, jak się zmienia kolor z przezroczysty na żółty. I właśnie taki kolor nasze risotto będzie miał. Odkładam teraz szklankę na 10-15 minut. A teraz wybór ryżu do risotto. Nie każdy ryż się nadaje do risotto i dlatego musimy kupić takie specjalne ryże. Ja na przykład wybieram między 3 rodzajami. Carnaroli, Arborio lub Vialone Nano, które są 3 najbardziej popularniejsze ryże do risotto. Najbardziej lubię Carnaroli, ponieważ jego czas gotowania jest troszeczkę dłuższy i co powoduje, że ma więcej czasu, aby wchłonąć smaki, któremu chcemy mu nadać. Biorę teraz rondelek, wlewam wodę i ją gotuję. Możemy używać wodę do risotto albo też wywar do risotto, w zależności jak bardzo chcemy urozmaicić nasze danie. Ale ze względu na to, że dzisiaj robię risotto allo zafferano, czyli z taką cenną przyprawą, to chciałbym, żeby smak tej przyprawy był głównym celem mojego dania i dlatego będę używać tylko wodę. Pamiętajcie, woda lub wywar, co będziemy używać, musi być gorąca, ponieważ jak będziemy podlewać risotto, to używając zimną wodą, to byśmy zatrzymali gotowanie ryżu, a tego nie chcemy. Ryż musi się cały czas gotować, czyli też płyn, który używamy do risotto, musi być cały czas gorący. Teraz biorę drugi rondelek, wlewam bogatą ilość oliwy, dodaję szalotkę, smażę i mieszam, aż będzie szklista. Dodaję ryż i też smażę i mieszam na wysoką temperaturę, aż zaczniemy czuć ten zapach ryżu i aż zobaczymy, że ten ryż się staje lekko przezroczysty. Tak robiąc, prażymy ryż, co powoduje, że on będzie nadal miał tą konsystencję al dente i się nie rozgotuje tak szybko. Wlewam teraz białe wino i czekam, aż alkohol odparuje. A teraz czas na wodę z szafranem. Gotuję i mieszam. Jak te płyny się zredukują prawie do końca, to dolewam troszeczkę mojej gorącej wody. I tak będę robił cały czas. Mieszam i gotuję. Jak płyny się zredukują mocno, to tylko wtedy dolewam kolejną chochlę czy dwie wody. Aż do ugotowania ryżu al dente. Mój risotto jest prawie gotowy, ryż jest al dente, gaszę palniki, przyprawiam solą i pieprzem, dodaję zimne masło, aby zablokować gotowania masła i też, żeby risotto się stało błyszczące. Przykrywam risotto i czekam 2 minuty, aby się te wszystkie płyny wchłonęły w ryżu. Otwieram mój wielki skarb i teraz mogę dodać parmezan, którego gdybym dodał wcześniej, gdy risotto jest bardzo gorące, to mogłoby się zeciąć i rozdzielić tusto z nietusto. Mieszam, mieszam i risotto jest gotowe. Nakładam ładnie na talerz, przyprawiam jeszcze pieprzem, troszeczkę szafranem i to jest to. Risotto allo zafferano, krok po kroku, pięknie, żółte jak słońce, aromatyczne, pyszne i po prostu jest to petardą.
Jeżeli przygotujecie to danie w domu, to wyślijcie mi zdjęcie, oznaczcie mnie, będzie mi to niezmiernie miło. Dajcie lajka, komentujcie tu pod spodem, jakie inne przepisy byście chcieli, żebym zrobił. I do zobaczenia, do następnego przepisu. Ciao!